Drugi świat, jego nazwa, charakter i władca. Po zakończeniu rozważania sposobu, w jaki zakończył się porządek rzeczy istniejący przed potopem, przechodzimy do zastanowienia się nad drugim światem. Tak jak wspominaliśmy w pierwszych częściach tego cyklu, drugi świat, czyli porządek rzeczy, który trwa od końca potopu aż do drugiego adwentu, czy też przyjścia Chrystusa i ustanowienia Królestwa Bożego, jest w Biblii nazywany. Tym światem, między innymi w Ewangelii Jana rozdziale czternastym wersecie 30, już dalej z Wami wiele mówić nie będę, albowiem idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma, drugim Tymoteusza rozdziale czwartym wersecie 10, Demas bowiem mnie opuścił, Umiłowawszy ten świat, i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji i Tytusa rozdziale drugim wersecie dwunastym, i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie obecnym złym światem. Galatów rozdział pierwszy werset czwarty, on wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata zgodnie z wolą Boga, naszego Ojca oraz obecnym niebem i ziemią. Drugi Piotra rozdział trzeci werset siódmy, a to samo słowo zabezpieczyło obecne niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. O jego charakterze możemy powiedzieć, że jest to zły świat, tak jak nazywa go święty Paweł w cytowanym przed chwilą Galatów w rozdziale pierwszym wersecie czwartym. Jest on złym światem, ponieważ szatan, jego książę i władca, jest zły. Ewangelia Jana rozdział dwunasty werset trzydziesty pierwszy Teraz dokonuje się sąd nad tym światem. Teraz zostanie usunięty władca tego świata. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 30. Już dalej z wami wiele mówić nie będę, albowiem idzie książę świata tego, a we mnie nic nie ma. Ewangelia Jana rozdział 16 werset 11. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony, Drugi Koryntów rozdział czwarty werset czwarty, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Efezów rozdział drugi werset drugi, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha który teraz działa w synach opornych. Ewangelia Łukasza, rozdział czwarty, werset 6, od 5. I zaprowadziwszy go na górę, pokazał mu w okamgnieniu wszystkie królestwa świata i powiedział mu diabeł, dam ci tę całą potęgę i przepych, bo do mnie należy, i daję je, komu chcę. Gdy Biblia nazywa szatana księciem, władcą. Bogiem tego świata nie chcę przez to oczywiście powiedzieć że jest on księciem i bogiem tego świata w znaczeniu wszechświata czy też literalnej ziemi ponieważ tylko Jehowa jest księciem i bogiem takiego wszechświata i ziemi szatan jest najwyraźniej księciem i bogiem tego świata w znaczeniu obecnego złego porządku rzeczy wśród ludzi czego wyraźnie dowodzi każdy z powyższych cytatów. Nie był on też księciem pierwszego świata, chociaż posiadał w nim pewien wpływ. Swej władzy nie otrzymał od Boga, lecz ją uzurpował, przywłaszczył sobie i jest to tymczasowo dozwolone, tolerowane przez Boga dla podobnych celów, co tymczasowo dozwolone jest na zło. Zainteresowanych tym tematem odsyłamy do naszej serii dlaczego kochający Bóg dozwolił na zło. Skoro więc szatan jest władcą obecnego świata, oczywiste jest dlaczego obecny porządek rzeczy wśród ludzi jest zły, jest tak, ponieważ jego władca jest zły i pragnie zła w swym królestwie. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.